Cześć, witam wszystkich. Jak widać, jednak doszło do zmian. Zacząłem wczoraj wieczorem. Najpierw wyciągnąłem mech, wyciągnąłem wątrobowca, anubiasy, mikrozorium i tak sukcesywnie wszystko zacząłem wyciągać. No i w końcu stwierdziłem, że nie ma sensu już tam zostawiać tego, co jest, więc powyciągałem również wszystkie inne rośliny. Zaraz sobie przejdziemy do tego, co tam się działo. Na wstępie powiem wam, że odkryłem ryby, o których nie miałem pojęcia, że one w ogóle jeszcze istnieją. Mianowicie tutaj na środku miałem taki dosyć duży kamień wcześniej położony, który podtrzymywał korzeń. Jak zakładałem ten zbiornik, no jak podniosłem ten kamień, okazało się, że mam jeszcze 6 kirysków pigmejków, których nie widziałem po prostu przez x czasu. Krewetek red sherry jest tak samo, jakaś nieograniczona ilość. Także taka miła niespodzianka. Co do roślin, to może zacznijmy sobie tutaj od prawej strony. Jak widać, Lobelia cardinalis. To jest ta Lobelia, która była ukryta zaraz za lotosem wcześniej. Poobcinałem jej szczyty wszystkie i zasadziłem ją tutaj w rogu. Także nawet niezła kępka się z tego zrobiła. Z tyłu za tym teraz powędrowało mikrozorium, które było wcześniej na lewej stronie. Teraz powędrowało na prawą stronę. Obok mikrozorium lotos. Lotos, muszę wam powiedzieć, że to była męczarnia, on mnie przeraził. Jak ja go wyciągałem, to po prostu korzenie miał chyba metrowe. Na szczęście nie narobił jakichś szkód podczas wyciągania. Także poobcinałem te wszystkie wielkie, długie kłącza. Bardzo długo mi zajęło też rozplątywanie tego. To naprawdę, ta roślina, jeżeli się jej nie kontroluje, jest bardzo, bardzo ekspansywną rośliną. I lepiej trzymać ją w ryzach. Limnophila sessiflora obok lotosa. Na środku teraz wylądowały kryptokoryny. Na tyle Venti Brown tutaj na froncie Venti Tropica. Zaraz obok tego Hygrophila corymbosa. Także ona sobie tam ładnie wypełni tą przestrzeń po lewej stronie na tyle. No i tutaj są korzenie z anubiasami. A mech, zaraz przejdziemy, pokażę wam, mech wylądował zaraz właśnie za tymi korzeniami, z anubiasami tam na tyle i obok muchu wątrobowiec. Jakie zmiany jeszcze zaszły? Dosypałem troszkę żwiru, gradacja 5, 6, 7 mniej więcej, żeby ten piasek nie był tutaj taki całkowicie pusty. No i tyle nam. Gałązetkę wyciągnąłem tam też spod tamtego korzenia. Ona wcześniej tak w rogu była dociśnięta. Wypłukałem ją ze wszystkich nieczystości. Jakaś taka ładniejsza się zrobiła. Także wydaje mi się, że to było w miarę potrzebne, żeby to akwarium troszkę zmienić, bo naprawdę, tak jak widzicie, teraz można się cieszyć widokiem ryb. Dużo lepiej to wygląda. Ofiar zero, czy w krewetkach, czy w rybach. Nie ma też jakiejś większej paniki, więc chyba też mi się podoba. Natomiast zauważyłem, że jeden z moich gigantycznych neonków chyba dorwał jakiegoś syfa. Dzisiaj będę go obserwował. No i zobaczymy, bo nie podoba mi się i jego ogon, i jego skrzela, więc to jest jedna taka negatywna wiadomość. Natomiast tak jak widać, wszystko odbyło się w miarę spokojnie. Czy ten pół restart, czy zmiana aranżacji była potrzebna? No z jednej strony tak, z drugiej nie. Tak jak mówię, no naprawdę chciałem się codziennie nacieszyć widokiem ryb tutaj, przychodząc sobie rano na śniadanie.
Nie mogłem tego zrobić z tego względu, że całkowicie wszystko było pozasłaniane. Teraz wszystkie ryby elegancko pływają. Skrzeczyki, mam cztery skrzeczyki tutaj. Skrzeczyki, muszę powiedzieć, że mają dzisiaj dobry raj, ponieważ bardzo dużo małych krewetek powychodziło. Te, które nie zdążyły się schować, więc od rana pilne polowanie. No i tyle. No. Na razie ryby pływają, zaznaczają swoje terytoria. Kirysy przeryły już cały piach. Woda się ładnie wyklarowała po nocy. Także cieszyć oko i czekać, aż teraz ta tylna część z baniaka się wypełni. Zaraz jeszcze tylko zdejmę aparat, pokażę Wam tutaj z lewej strony, jak poupychałem ten mech. No i tyle. Dziękuję Wam wszystkim za komentarze, sugestie, co chodzi o zostawienie tego. Śmiesznie podzieliło się tak pół na pół. Część osób sugerowała mi, żebym nic nie robił, tylko przyciął mech, część, żebym pozmieniał, także zmieniłem. Jeszcze na początku nie byłem też do tego przekonany, wyciągając mech, ale tak jak mówię, sukcesywnie wyciągając kolejne rzeczy z akwarium, stwierdziłem, że już nie ma sensu. Także podłoża, można powiedzieć, w ogóle nie ruszałem, dosypałem tego żwiru i tyle. Dobra, chodź, pokażę Wam teraz, jak wygląda tutaj ta lewa strona. Tutaj cały mech poszedł, wypełnił tutaj tą przestrzeń na lewej stronie zbiornika. Poczekamy, jak on się będzie rozrastał. O i tyle z takich rzeczy, także dzięki serdeczne i do usłyszenia.